Najbardziej charakterystyczny znak rozpoznawczy Jowisza, czyli wielka czerwona plama, znika i nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Wielka czerwona plama towarzyszy Jowiszowi prawie od początku, kiedy oglądamy go przez teleskop. Jako pierwszy w 1610 roku oglądał go oczywiście Galileusz, natomiast dopiero w 1664 roku astronom Robert Hooke zauważył ją przez teleskop i opisał jako element tejże właśnie planety. Oczywiście nie od razu wiedzieliśmy, co to jest. Były różne koncepcje i różne hipotezy, natomiast dzisiaj wiemy już doskonale, że jest to olbrzymi front atmosferyczny, olbrzymi antycyklon. Olbrzymi, ponieważ jego oś wielka to 1,5 razy średnica Ziemi. Nie jest to jednak szczyt możliwości wielkiej czerwonej plamy, ponieważ na początku, kiedy zaczęliśmy obserwować ją regularnie w połowie XIX wieku, jej oś wielka wynosiła praktycznie 3 średnice Ziemi. W tym momencie średnio oś wielka wynosi mniej więcej 30 tysięcy kilometrów, natomiast oś mała waha się od 12 do 14 tysięcy kilometrów. Tak jak wspominałem na początku, jest to antycyklon. Czym różni się antycyklon od cyklonu? Wyjaśnimy na początek, czym jest cyklon. To taki potężny wiatr, w którym wiatry wieją z zewnątrz do środka, a tam tworzy się tak zwane oko cyklonu. To miejsce, gdzie panuje względny spokój i bardzo niskie ciśnienie. Natomiast antycyklon takiego środka nie posiada i w nim wiatry wieją od środka na zewnątrz. W przypadku wielkiej czerwonej plamy pełen obrót trwa aż 6 dni, a obraca się ona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po raz pierwszy wielką czerwoną plamę obejrzeliśmy sobie na zdjęciach z bliska podczas przelotu sondy Voyager 1. Miało to miejsce w 1979 roku, a sama sonda zbliżyła się na 280 tysięcy kilometrów nad powierzchnię chmur. Nie było wtedy jeszcze oczywiście kosmicznego teleskopu Hubble'a, więc nie mogliśmy zobaczyć struktury, z jakich składała się właśnie wielka czerwona plama. Natomiast dzięki sondzie Voyager mogliśmy już ze zdjęć to wnioskować i zacząć badania samego antycyklonu. Potem pojawiały się coraz większe naziemne teleskopy, aż w końcu właśnie kosmiczny teleskop Hubble'a, dzięki któremu również uzyskaliśmy przepiękne i szczegółowe zdjęcia powierzchni Jowisza. Jednak wszystko to ma się nijak w stosunku do tego, czego dokonała sonda Juno, wchodząc 5 lipca 2016 roku na orbitę wokół Jowisza. Juno to bardzo zaawansowane narzędzie do badania Jowisza, ale nie tylko jego powierzchni, ale też przenikania niejako przez jego chmury. Stąd też nazwa. Junona była to bogini, która mogła zerkać na powierzchnię Ziemi z Olimpu właśnie przez chmury. No to była jej taka moc i dlatego tak nazwano również tę sondę. Natomiast nasze urządzenie może patrzeć w głąb chmur za pomocą specjalnego urządzenia, które nazywa się radiometr mikrofalowy. I właśnie w zakresie tych fal elektromagnetycznych, fal mikrofalowych, bada on strukturę chmur nawet na kilkaset kilometrów w głąb. Oczywiście nie dziwi, że wielkim zainteresowaniem cieszyła się właśnie wielka czerwona plama. Naukowcy chcieli zrozumieć, co leży u podstaw tego niesamowicie potężnego antycyklonu, co sprawia, że przez tyle set lat jest on w stanie utrzymywać się na powierzchni planety, no i trwać, co dostarcza mu energii do tego, żeby mógł cały czas wirować wokół własnej osi. No i tak właśnie się stało, bo już podczas swojego pierwszego przelotu nad powierzchnią chmur Jowisza sonda Juno zajrzała w głąb wielkiej czerwonej plamy za pomocą swoich urządzeń pokładowych. Okazało się, że potężny antycyklon sięga głęboko pod powierzchnię chmur. Naukowcy podejrzewali, że nie jest to tylko powierzchniowy front atmosferyczny, ale nie wiadomo było dokładnie, na jakiej głębokości znajduje się jego podstawa. Dzięki Juno udało się ustalić, że sięga w głąb na ponad 300 km. Biorąc pod uwagę, że najgłębsze miejsce na Ziemi, czyli Rów Mariański, ma niecałe 11 km głębokości, no to 300 km głębokości daje nam mniej więcej poczucie tego, z jakim ogromem mamy do czynienia. Na Jowiszu znajdziemy mnóstwo większych lub mniejszych huraganów, wiatrów, no i generalnie cyklonów, które zauważyć możemy w postaci właśnie takich różnokolorowych plam. Nadal jednak nie wiemy, czemu konkretnie wielka czerwona plama zawdzięcza swój kolor. Jedna z hipotez mówi o tym, że odpowiedzialny za to może być fosforowodór, który następnie wyrzucany w wyższe partie atmosfery rozkłada się w kontakcie z promieniowaniem słonecznym do czerwonego fosforu. Na rozwikłanie tej zagadki przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać, no i miejmy nadzieję, że Juno da radę na nią odpowiedzieć. Z racji na to, że możemy mieć problem z tym, aby wysłać do Jowisza inną sondę na czas, zanim wielka czerwona plama po prostu zniknie. Od połowy XIX wieku, kiedy to regularnie zaczęliśmy obserwować wielką czerwoną plamę, zauważamy, że nieustannie się ona kurczy. Od tamtej pory zmalała praktycznie dwukrotnie.
Jeśli wszystko będzie szło w takim tempie jak teraz, to już za 10 lat zmniejszy się ona o połowę, a w ciągu 20 lat zniknie zupełnie. Można więc powiedzieć, że to już ostatnie chwile na to, żeby zrobić piękne zdjęcia wielkiej czerwonej plamy za pomocą naszych teleskopów. Za pierwszym razem, kiedy oglądałem Jowisza, natrafiłem właśnie na wielką czerwoną plamę. Wtedy jeszcze nie robiłem żadnych zdjęć, nie miałem do tego żadnego sprzętu, no ale oglądałem wizualnie właśnie Jowisza i w tych momentach, kiedy atmosfera falowała mniej i było widać szczegóły powierzchni, zauważyłem właśnie taką małą, ciemną plamkę i to była właśnie wielka czerwona plama. Było ją widać, mimo tego, że Jowisz naprawdę był wtedy w okularze teleskopu bardzo malutki. Za 10 lat może będzie już ciężko ją zauważyć za pomocą takiego sprzętu. Wyjdzie jedynie na astrofotografii. No a za 20 niestety będziemy mogli sobie podziwiać tylko i wyłącznie pasy równikowe, czy też w przypadku, jeżeli mamy potężniejsze teleskopy, jakieś drobniejsze szczegóły powierzchni. W każdym razie z wielką czerwoną plamą, czy też bez wielkiej czerwonej plamy, Jowisz dalej pozostanie moją ulubioną planetą do obserwacji. Dzisiaj to już wszystko, zapraszam serdecznie na Instagrama Astrofazy, gdzie wrzucamy zdjęcia z kulis naszych produkcji. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym Astroshorcie, ja się z Wami już dzisiaj żegnam, trzymajcie się i cześć.